Ej, czytajcie, jestem Maka, witam was w odcinku takim trochę nietypowym jak na mój kanał. I zrobimy sobie challenge, mały challenge na moim kanale. Jednakże teraz sobie zrobimy taki, że jak zdechnę na właśnie tej arence na Eggwarsach, to kupuję jedną mistyczną i ją od razu otwieram. Myślę, że to będzie ciężkie z moim skillem, bo nie potrafię grać niestety w Minecrafta. No ale dobra. Zobaczymy. Jak coś tutaj od razu w prawym górnym rogu będziecie mieć licznik śmierci. Żebyście mieli po prostu ile mam, ile trzeba będzie kupić. Dobra, pójdziemy sobie nie rady, purple, dobra, lecimy na różowych. Jelołek w ogóle tego, poma nie ma, beka, tak trochę, znaczy co? Nawet nie zdąży. Siema. Dobra, chłop grę kretaczem. No dobra, zabiję go sobie na chillerze. 8 złota jest. Chyba. Ile żelaza? Dobra. Jestem już bogaty, normalnie. Czy jeszcze tu leżało żelazo? Dobra. Beka taka trochę. Kupmy sobie trochę klocków tego. Odłóżmy żelazo, odłóżmy złoto. Okej. Sobie lecimy teraz do linkowych. Nie, skoczek jest mega fajny. Że zależy, na starciu z kretaczem jest jednak tak trochę ciężko, ale movement o wiele lepszy. O Jezu, idę się zupijam. Nie potrafię jeszcze tak. Ja się boję trochę. No właśnie. A chcę, żebyś też jakoś wejść. Zniszczę ich. Oj, beczku. Coś we mnie pykło. Dobra, zabity. I tego Steve'a jeszcze zabijemy. A dobra, to są jakieś Steve'y. No, łowca. Do tych, którzy nie wiedzą, co chodzi z łowcą, to jest taki... Nie no, chłopa 10 plus na TS-ie, no to... Jedną, jeszcze coś do mnie tam szczeka. Jak zdechnę, to mi pisze Elki. Kurczaku. Ja też nie miałem... Jajka, dobra. Jeden dead, ale odcinek trwa 3 minuty, więc lecimy na następną rękę. Dobra. Widzę, że też jest druga ręka. W sumie jest dobra, zbiorę to żelazo, bo to jest nudna. Dobra. W sumie wezmę 20 od razu. Dostępnie nic. Gram 2 geny. Chłop w ogóle ma nick Paweł zarejestrowany, lol. Już nie, dobra. Oni się wydają tylko gar... O, jest. Co on zbudował? Myślę, że to nie są jakieś super ogary. Nie! Jezu, spadłem, dobra. Druga skrzyneczka. Ja w sumie też od razu kupię sycika. Chyba złota wystarczy. No. Brojka, siekiera, kloca. I co? Dobra. To sobie odłóżmy. Okej, okay, idziemy. Naprawdę złotym już niszczyli. Teraz są jakieś garniaki. Idę. On pewnie gra kretaczem. Znając życie. Żeluję. O mój Boże. Op, to jest. Zbajtuję, bo to jest Ikarus.
Wejtuję cię. Albo jednak nie. No, ja myślałem. Dobra, trzecia skrzynka. Myślałem, że bardziej mi to wywali. No jest tak, smyska rozpadł, więc beka z typa. Znaczy, co? No kurde, mi jajka nie mam, naprawdę? Dobra. Trzy skrzyneczki mamy. Dobra, nikt nie gra, więc w sumie zagrałem jeszcze, dobra, jedną rękę Skywarsów, żeby było. Więc może będą cztery skrzynki do otwarcia, ale to już zależy od... on RNG, dobra, dobre jest, dobry secik mamy na pewno, więc... Zresztą taki... taki, którym da się grać, okej? Okay? Kata nie jest potrzebna. Kurde, on ma dobry ten. Nazwijmy sobie Gapika. Od razu. Jezu, naprawdę wybrał mi tą złą klasę. Dobra, nie mam chyba sprąci na upadek. No, raczej nie mam. Naprawdę. No i oczywiście musiał wybrać, nawet wam pokażę, że Dragona wybrałem. No nie mam odporności na upadek. Chyba jakiś Steve go zabije teraz. Nie, naprawdę, naprawdę! Dobra, żeby film miał 10 minut, zagrajmy w sumie jeszcze jedną. Czyli to już jest, teraz będzie, jest jakiś spam. Może będzie piąta skrzyneczka. No bo 10 minut nie ma, no halo. Jezu, zaś mi klasy nie wybrało, dobra. Ale teraz to akurat sam nie wybrałem. Bo zawsze, ale to zawsze, wtedy kiedy fajną gierkę, to mi oczywiście musi wybrać jakąś inną klasę. No, zgnijmy sobie perełka. A na sam górę. No i sededam już, no bo ammo oczywiście nie kupiłem, dobra. Więc mamy do otwarcia 5 skrzyneczek, jak dobrze pamiętam. Chyba 5, więc kupujemy sobie 10 tysięcy expa. Nie jest to jakaś taka super spora liczba. No, naprawdę możesz się otworzyć. Super. O, 600 expa, dobra, polećmy tak na przykład. 1700. Zwróciło się. Dobra, na razie jesteśmy na plus. Też pewnie nie będę. Dobra. Mistyczna. 1700 expa. Dobre, na razie jesteśmy chyba na zero. Czy wiadomo, amunicja dodaje się. No ale na razie jesteśmy na zero w sumie. Skrzynia do legendarnej, okej. Okay. No to akurat równo, bo skrzynia do legendarnej kosztuje 2 klasa. Więc przyda się. Następna. 300. No i co, tego nie użyłem. O, tragiczna. Skrzynka, bo tylko 300 expa. I... Dobra, 500 expa. Rakieta. To jest... 150 expa, dobra, 600. 700... Nie wiem, ile to kosztuje. Łe, ale dobry drop! W sumie dwie mistyczne. Dobra, nie będziemy ich otwierać na tym odcinku. Będziecie dawać propozycje w komentarzach, jakie byście chcieli jeszcze challenge na Versus Hubie, gdzie naprawdę nie mam już co robić. Nie, może być na przykład na Ani, na czymkolwiek, na jakim trybie, na którym ludzie grają. Więc tak, to było na tyle w tym odcinku. Widzimy się na kolejnych. Trzymajcie się. Cześć!